prezydencji naszej rodziny, naszej ojczyzny, a szczególnie rozpoczynając pielgrzymkę ogólnopolską energetykę, prośmy o Boże błogosławieństwo dla jej pracy. Ojciec Adam Sroka sprawuje mszę świętą o opiekę Matki Bożej Częstochowskiej, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże na każdy dzień dla pielgrzymów z elektrociepłowni Kielce na Jasną Górę. A my uznajmy naszą grzeszność i Pana Boga przeprośmy za brak miłości względem Niego i względem drugiego człowieka. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen. Zmiłuj się nad nami. Thank you.
Oto słowo Pańskie. Panie.
W tym miejscu jesteśmy zapatrzeni w stronę nieba. Zapatrzeni w Maryję, w Matkę i naszą Królową. Wyznajemy, że człowiek ma swój cel ostateczny. Przez to spotkanie tu na Jasnej Górze daje nam znać o sobie nadzieję, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, lecz przez śmierć osiąga człowiek pełnię istnienia w Bogu. Mimo, że przed nami jest zakryta godzina, kiedy będzie trzeba zdać relacje ze swojego władztwa, to przecież to życie tu na ziemi nie kończy się, ale w Bogu się zmienia. A Maryja pokazuje nam, w jaki sposób mamy żyć tu na ziemi, aby nie stracić wieczności. Staje dziś przed nami Maryja, wzór do naśladowania, i w niej rozpoczęła się ostateczna przyszłość ludzkości, bo człowiek wyszedł pod Boga, został utkany z Bożej miłości, powołany do istnienia i wcześniej czy później do domu Ojca powróci, ubogacony przez Jego łaskę, dar odkupienia, powróci do Pana Boga. Cały sierpień pozwala nam zatrzymać się bardziej nad historią i nad rzeczywistością naszych rodzin, nas samych i naszej Ojczyzny. Zawsze w sierpniu pielgrzymujemy tutaj do Królowej Polski i w sierpniowe dni ogarnia nas refleksja odnośnie naszej Ojczyzny, której ma imię Polska. I tak 1 sierpnia pamiętaliśmy o Powstaniu Warszawskim, o tej przeogromnej rzeszy bohaterów, którzy przelali krew, abyśmy my żyli w wolności. Tak niedawno wspominaliśmy cud nad Wisłą, zwycięstwo oręża polskiego z 1920 roku. Ale w sierpniu także wspominamy budzącą się nadzieję lat 80. Podziwiamy te dni sierpniowe, niezliczoną rzeszę pielgrzymów, zmierzających tu, do tronu Pani Jasnogórskiej, a w darze składających swoje szczere modlitwy. My do tej grupy pątników zaliczamy się, przybywając na Jasną Górę. My również w naszym pielgrzymowaniu zatrzymujemy się przy Maryi, by jej ofiarować dobre czyny naszej ludzkiej pracy, i to z różnych naszych środowisk, gdzie przyszło nam realizować powołanie i bycia człowiekiem, i bycia chrześcijaninem. W tym nocnym rozmowleniu przed rozpoczynającą się ogólnopolską pielgrzymką energetyków, elektryków, elektroników, za wszystkie dobro dziękujemy i prosimy o Bożą opiekę przez ręce Maryi. Przez Maryję w rzeczywistość tej ziemi wkracza inna rzeczywistość. Rzeczywistość nieba. Dlatego nasze myśli skupiają się dziś na Matce, i tej ziemskiej, i tej niebieskiej. Matka jest kobietą dającą życie, a zarazem uczącą kochać życie. Ona daje to, co ma. Nic nie zatrzymuje dla siebie, daje dziecku wszystko. Daje dla będąc wiele razy sama głodna.
macierzyńskim oddaniu jest bezinteresowna. Jedynym interesem matki pozostaje szczęście dziecka. Dziecko wzrasta jej duszą. Ona troszczy się o to. Troszczyć się o kogoś to nic innego jak tego kogoś kochać. A przecież matka w miłości, w oddaniu, w poświęceniu jest zawsze pierwsza. Radość życia matki kształtuje w znacznej mierze osobowość dziecka, jego charakter, dojrzałość, jego nastawienie do świata. To od jej postawy i osobowości zależy w dużej mierze, czy dziecko przyjmie postawę twórczą i pozytywną wobec świata. Aby posiąść radość życia, dziecko musi wciąż słyszeć to dobre słowo od matki, jak dobrze, że jesteś. Nie jesteś sam. Ja jestem dla ciebie. Matka dająca życie dziecku i ucząca je kochać jest w jakiejś mierze podobna do Pana Boga z pierwszych kart Biblii. Nie jest to obraz matki idealny, lecz realny. Taki, którą codziennie każdy z nas może doświadczyć. I właśnie przez ten pryzmat Matki Ziemskiej popatrzmy na Maryję, Matkę Jezusa, Matkę samego Boga. Jak potrzebujemy Jezusa Chrystusa, tak potrzebujemy Jego Matki. My żyjemy dzięki życiu Jezusa. On przywrócił nam godność dziecka Bożego, dając łaskę życia w swoim królestwie. A Jezus zawdzięcza życie Maryi. Ona jest pośredniczką życia i ona jest pośredniczką wszelkich łask. I tak jak dobra matka ziemska nie chce dziecka zatrzymać dla siebie i usuwa się w cień, gdyż ono ma wzrastać, tak Maryja pozostawia nas sam na sam ze swoim Synem. I radością jest nasze z Nim spotkanie. I w tajemnicy ołtarza w Eucharystii, w sakramentach, i w tajemnicy wspólnoty Kościoła. Wchodzimy w zaszczytną przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy z Nim na drodze prowadzącej do Boga i do życia wiecznego. Maryja jest ze swym Synem u Boga Ojca. Tam, gdzie jest nasza przyszłość, przyszłość człowieka. Więc u Matce dziś nasze spojrzenia niech prowadzi bezpiecznie do swojego Syna. Pracowników energetyki, elektryków i elektroników, aby
abyśmy zawsze silną wiarą przezwyciężali wszelkie trudności życia osobistego, rodzinnego i zawodowego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zbawienie wiecznego Ojca i Boże miłosierdzie dla wszystkich zmarłych pracowników energetyki i tych, którzy zginęli na stanowiskach pracy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich pieczyńców ogólnopolskiego spotkania energetyków i elektryków, abyśmy co roku wychodzili z Jasnej Góry ubogaceni, błogosławieństwem Bożym i opieką Matki Najświętszej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który pouczasz słowem i karmisz chlebem życia swój lud wybrany, wysłuchaj naszych modlitw, jakie do Ciebie zanosimy i sprawy, abyśmy postępując zawsze według Twojej woli, osiągnęli radość życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Darmo modlitwy Bóg udzieli swojego błogosławieństwa.